W reakcji na moją serię 40 powodów, dla których nie jestem kalwinistą, ani nie uznaję nauczania tak zwanego reformowanego nurtu i że dostrzegam problemy w teologii reformowanej, ktoś zapytał mnie, czy ja wierzę w doktryny łaski, które są jasno nauczane w Piśmie Świętym. A więc odpowiadam, absolutnie kocham Bożą łaskę. Wierzę w doktryny łaski, które są jasno nauczane w Piśmie Świętym. Nie wierzę w te rzeczy, które kalwiniści dodają do Pisma Świętego i zniekształcają Pismo Święte, i nie wierzę w te rzeczy, które reformowani dodają do Pisma Świętego, dokonując fałszerstwa o nazwie eizegeza. Tego nie uznaję. Wierzę w doktryny łaski, które są jasno nauczane w Piśmie Świętym. Absolutnie kocham Bożą łaskę. Jestem człowiekiem Biblii. Kocham wszystko, co wiąże się z Biblią. Jestem człowiekiem Biblii od czasu, gdy w 1990 roku nawróciłem się w hali ludowej we Wrocławiu na Śląsku. Tamtego wieczoru uwierzyłem, że Biblia jest nieomylnym Słowem Bożym. Każde słowo i w pełni jest doskonale bezbłędne, choć nie znałem jeszcze tych terminów. Od tamtej pory nigdy nie wątpiłem w żadne słowo Biblii, nie wszystko rozumiem, ale we wszystko wierzę. Uprzejmy człowiek, który doprowadził mnie do Chrystusa, na stoisku pod halą wskazał, którą Biblię mam kupić, i od tamtej pory jest to księga mojego życia. Nauczył mnie pilnie studiować Biblię, właściwie ją dzielić i sprawdzać absolutnie wszystko przez pryzmat Pisma Świętego. Wierzę w następujące doktryny łaski i codziennie raduję się tym wielkim światłem. Po pierwsze, wierzę w suwerenność Boga i cieszę się tą suwerennością Bożą. Cieszę się nią. Wierzę, że Bóg jest wszechmogący, wszechwiedzący, wszechmądry, wszechnieskończony, wieczny, Król Królów, jedyny Bóg, najwyższy. On siedzi na okręgu ziemi, a jej mieszkańcy są jak koniki polne. Książęta na nic się nie zdadzą, a sędziowie ziemi będą marnością. Tak uczy mnie Słowo Boże zapisane w Izajasza 40, rozdział 22 werset. Pan zasiada nad potopem. Tak, Pan zasiada jako król na wieki. Izajasza 29:10. Niebo jest jego tronem, a ziemia jego podnóżkiem. Izajasza 66:1. On sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Efezjan 1 rozdział 11 werset. On współdziała we wszystkim zgodnie ze swoim odwiecznym planem, aby w czasie pełni czasów zgromadzić w jedno wszystko w Chrystusie, zarówno to, co w niebiosach, jak i to, co na ziemi, w Nim. Efezjan 1 rozdział 10 werset. Nic nie może powstrzymać Jego ręki, ale Bóg nasz jest w niebiosach, uczynił, co Mu się podobało. Tak uczy nas Psalm 115 werset 3. Albowiem Pan zastępów zamierzył, a któż Mu przeszkodzi? A ręka Jego wyciągnięta, a któż ją cofnie? Izajasza 14:27. Kiedy Bóg coś postanowił, nie ma na ziemi, nie ma w niebie, nie ma takiej mocy na niebie, ani na ziemi, ani teraz, ani kiedykolwiek, która mogłaby temu przeszkodzić. Bóg, a nie rewolucje, polityka, ekonomia czy dynastie, jest autorem ludzkiej historii. Bóg, On zmienia czasy i pory, usuwa królów i ustanawia królów. Mądrość daje mądrym, a poznanie tym, którzy mają zrozumienie. Tak uczy nas Słowo Boże zapisane w Daniela, 2 rozdział, 21 werset. Bez względu na to, co ludzie postanowią zrobić, Bóg jest odpowiedzialny. Los jest rzucony na kolana, ale całe jego rozrządzenie należy do Pana. Tak mówią przypowieści, 16 rozdział, 33 werset. Woli Bożej można się oprzeć tylko wtedy, gdy On na to pozwala.
tak jak wtedy, gdy daje ludziom i aniołom wolę, która może być wykonywana w ramach pewnych zakresów ich odpowiedzialności. Ale kiedy Bóg zarządził, że coś ma być zrobione, zostanie to zrobione. Wszystkie stworzenia działają w granicach Bożej woli i nie mogą zrobić nic poza tymi granicami. Nawet jeden wróbel nie spadnie na ziemię bez dekretu Ojca. W całej ziemi nikt nie może ruszyć ręką ani nogą bez woli Bożej. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co się na nim znajduje, uczynił z jednej krwi wszystkie narody ludzkie. Tak, jest to wyraźnie powiedziane, że On uczynił z jednej krwi wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na ziemi i wyznaczył im czasy przedtem ustalone oraz granice ich zamieszkania. Tak poucza nas Słowo Boże, objawione w Dziejach Apostolskich 17, rozdział 24 do 26 wersetu. W swojej przedwiedzy Bóg włączył ludzką wolę i ludzkie działania do swojego wiecznego planu i ma ostateczną kontrolę nad wszystkimi rzeczami, aby jego wieczny plan się wypełnił. Mogę powiedzieć za pewnym wybitnym kalwinistą, nie ma ani centymetra kwadratowego w całej domenie naszej ludzkiej egzystencji, nad którym Chrystus, który jest suwerenem nad wszystkim, nie woła mój. Wierzę, że każdy syn Adama jest niesprawiedliwy i zgubiony przed Bogiem z zerową zdolnością do zbawienia. Wierzę, że każdy syn Adama jest niesprawiedliwy i zgorszony przed Bogiem. Ma serce rozpaczliwie złe, niedobre, duchowo ślepe, martwe w występkach i grzechach, odłączone od Boga, wrogie Bogu, pod władzą diabła, całkowicie niegodne zbawienia. I jest absolutnie niemożliwe, aby grzesznik zbawił się w jakikolwiek sposób, nie przez dobre uczynki, nie przez chęć bycia sprawiedliwym, nie przez szczerość, nie przez pobożność, nie przez religię, nie przez sakramenty, nie przez kapłaństwo, nie przez ascezę, nie przez samookaleczanie czy mistycyzm, nie przez gry komputerowe, nie przez alkohol czy LSD, nie przez psychologię czy jakiekolwiek inne ludzkie urządzenia. Kolejny punkt związany z łaską Bożą jest taki, że wierzę, że zbawienie w 100% pochodzi od Boga, czyli wyznaję monergizm. Wierzę, że zbawienie jest w 100%, powtarzam, w 100% dziełem Bożej łaski. Nie uznaję synergizmu, a jedynie monergizm. Wierzę, że zbawienie jest w 100% dziełem Bożej łaski na podstawie zastępczego zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa, które jest pełnym i możliwym do przyjęcia przebłaganiem, dzięki któremu grzesznik otrzymuje przebaczenie, oczyszczenie, usprawiedliwienie, adopcję i wieczne dziedzictwo w Chrystusie. Zbawienie jest w 100% Bożą łaską, Bożym dziełem, Bożym zaopatrzeniem. Tak więc nie z tego, który chce, ani z tego, który biegnie, ale z Boga jest miłosierdzie. Tak mówi nam Słowo Boże objawione w Rzymian 9:16. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was samych. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Tak mówi Efezjan 2 rozdział 8 do 9 wersetu. Mogę śpiewać z Izaakiem Watsem: zabroń mi, Panie, chlubić się w czymkolwiek innym, jak tylko w śmierci Chrystusa mojego Boga. Wszystkie próżne rzeczy, które najbardziej mnie urzekają, poświęcam przez Jego krew. Kolejne zagadnienie jest takie, że zgadzam się ze stwierdzeniem: unikaj ich doktryny zasługiwania przez uczynki posłuszeństwa, ponieważ istnieje grzech, który zanieczyszcza nasze najlepsze obowiązki i nie możemy zasłużyć na nic z ręki Boga oprócz gniewu. Całe dobro, jakie otrzymujemy, pochodzi z Jego darmowej łaski. Mogę śpiewać z Elwiną Hall: nic dobrego nie mam, gdzie łaska trwa. Wypiorę szaty moje do białości we krwi baranka z Golgoty. Jezus zapłacił wszystko, wszystko Jemu zawdzięczam. Tak, wierzę, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, ponieważ tak mówi.
Taka jest suwerenna wola i pragnienie Boga. On chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, bo tak mówi mi w Słowo Boże w 1 Tymoteusza 2:4. I On nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy przyszli do upamiętania. Tak mówi 2 Piotra 3:9. I On zamknął ich wszystkich w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłował. Tak mówi Rzymian 11:32. Dobroć Boża do upamiętania prowadzi. Dobroć Boża do upamiętania prowadzi. Dlatego wierzę, że wszyscy ludzie mogą być zbawieni. Ewangelia jest dobrą nowiną dla wszystkich ludzi. Chrystus nakazał głoszenie Ewangelii wszystkim ludziom. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tak uczy mnie Słowo Boże w Marka 16, rozdział 15, 16 werset. Nie wierzę, że Chrystus bawi się grzesznikami, głosząc im dobrą nowinę, która w rzeczywistości nie jest dla nich wszystkich. Wierzę w anielskie przesłanie dobrej nowiny o wielkiej radości, która będzie wszystkiemu ludowi, jak mówi nam Łukasza, 2 rozdział 10 werset. Tak, wszystkiemu ludowi. Porównując pismo z pismem, nie wierzę, że odnosi się to tylko do niektórych ludzi z wszystkich rodzajów ludzi, ale odnosi się to do wszystkich ludzi po prostu bez różnicy, bez rodzaju, bez rozróżniania klas. Wierzę, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi w tym sensie, że umożliwił wszystkim ludziom zbawienie. Wierzę w to, ponieważ Biblia wyraźnie tego naucza. On dał samego siebie na okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Za wszystkich. Tak mówi między innymi Słowo Boże zapisane w Tymoteusza. 2 rozdział 5 werset, o ile dobrze pamiętam. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale i za grzechy całego świata. Albo inaczej, On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale i za cały świat. Bo tam drugi raz słowo grzechy nie pada w tekście oryginalnym. W tłumaczeniach polskich wszędzie jest słowo grzech powtórzone dwukrotnie. 1 Jana 2 rozdział 2 werset. To znaczy, że Bóg był w Chrystusie i wtedy pojednał świat ze sobą, nie przypisując im ich przewinień, i przekazał nam słowo pojednania, bo tak mówi 2 Koryntian 5:18. Wierzę, że grzesznicy nie mogą sami siebie przyciągnąć, oświecić, przebudzić, wzbudzić z martwych, ani przyprowadzić do Chrystusa. Wszystko to jest Bożym dziełem łaski. Pismo Święte wyraźnie naucza, że Chrystus pociąga wszystkich grzeszników, bo tak mówi Ewangelia Jana 12, rozdział 32 werset. I Chrystus oświeca wszystkich grzeszników, bo tak mówi Ewangelia Jana 1 rozdział 9 werset. A Duch Boży działa we wszystkich grzesznikach poprzez głoszenie Ewangelii, bo tak mówi nam Jana 16 rozdział 8 do 11 wersetu oraz Dzieje Apostolskie 1 rozdział 8 werset, aby umożliwić ludziom zbawienie. Wierzę, że grzesznik może odpowiedzieć na dzieło Boga i zbawczo uwierzyć w Chrystusa, ale może też odrzucić dzieło Boga. Wierzę w to, ponieważ Biblia wyraźnie tego naucza. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani, jakże często chciałbym zgromadzić twoje dzieci, tak jak kwoka gromadzi swoje kurczęta pod skrzydłami, a ty nie chcesz. Mateusza, 23 rozdział, 37 werset. Badajcie pisma, bo w nich mniemacie, że macie życie wieczne, a one są świadectwem moim, a wy nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 39 do 40 wersetu. Wierzę, że zaproszenie do Ewangelii jest prawdziwym zaproszeniem kogokolwiek, a nie zaproszeniem zarezerwowanym dla pewnej części ludzkości. Wierzę w to, ponieważ Biblia naucza o tym w wielu fragmentach, których prostego znaczenia nie wolno pomylić. A jak Mojżesz podniósł węża na pustyni, tak musi być podniesiony Syn Człowieczy, aby każdy, kto mu wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jana 3 rozdział 14-15 werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto mu wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset. Rzekł do niej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i życie. Kto mi wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy mi, nigdy nie umrze. Ewangelia Jana, 11 rozdział, 25 do 26 wersetu. Ja przyszedłem na świat, aby każdy, kto mi wierzy, nie pozostawał w ciemności ani w mroku. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 46 werset. I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Dzieje apostolskie 2:21. O nim świadczą wszyscy prorocy, że przez jego imię każdy, kto mu wierzy, otrzyma odpuszczenie grzechów. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 43 werset. Jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrażenia i skałę zgorszenia, a kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony. Rzymian 9:33. Albowiem Pismo mówi, każdy, kto mu wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie ma bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż ten sam Pan nad wszystkimi jest bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Rzymian 10, rozdział 11 do 33 wersetu. A Duch i oblubienica mówią, przyjdź. A kto słucha, niech powie, przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie. A kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Objawienie Jana 22, rozdział 17 werset. Wierzę zatem, że ofiara Jezusa Chrystusa na Golgocie i Jego zmartwychwstanie 3 dni i 3 noce później są najważniejszymi wydarzeniami w historii ludzkości. Jego ofiara była zastępcza. On jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, bo tak mówi Ewangelia Jana w 1 rozdziale 29 wersecie. Zraniony jest za występki nasze, starty jest za nieprawości nasze, karanie za pokój nasz spadło na Niego, a sinnością Jego jesteśmy uzdrowieni. My wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy w swoją stronę się obrócił, a Pan włożył na Niego nieprawość nas wszystkich, bo tak mówi nam Słowo Boże objawione w Izajasza 53 od 5 do 6 wersetu. Jego krew i śmierć były przebłaganiem za grzechy świata, aby zadośćuczynić ludzkim wykroczeniom przeciwko świętemu prawu Bożemu. To wystarczyłoby zbawić wszystkich ludzi. Dokonało się to w pełni na krzyżu i tam zostało zakończone, albowiem przez jedną ofiarę udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęceni, bo tak mówi list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 14 werset. Zatem wierzę w doktryny łaski, które są jasno nauczane w Piśmie Świętym. Absolutnie kocham Bożą łaskę. Natomiast nie zgadzam się z kalwinistami, którzy do Słowa Bożego dodają rzeczy, których tam nie ma, a wręcz zaprzeczają jasnemu objawieniu Słowa Bożego, które wyraźnie odrzuca nauczanie kalwinistyczne czy reformowanych katolików, bo to jest wszystko błąd ludzki, który oni próbują wcisnąć do tekstu Pisma Świętego. Dlatego trzymaj się jak najdalej od ludzkich nauk, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Niech Bóg Ci błogosławi.